Ludwika Chybińska. Jestem rekordzistką Polski w pięciu kulą od 45 lat. Zaczęłam to w szkole podstawowej w małej miejscowości w Kazanicach. Tam nauczyciel wychowania fizycznego był bardzo zaangażowany i od czwartej klasy już jeździliśmy na zawody do Nowego Miasta. I tam zaczęłam uprawiać czwórbój lekkoatletyczny. I tak od tego się zaczęło. Czwarta klasa, piąta klasa, szósta klasa i siódma klasa. No motywacja była ogromna, dlatego że no, siostry, rodzina, tatuś, mama no, chcieli, żebym była zawodniczką no, klasy średniej, potem wyższej. Cały wkład rodziców, który włożyli we mnie, ja byłam bardzo zmotywowana, zdyscyplinowana. No i po prostu dążyłam do tego największego osiągnięcia mojego sportowego. Moim trenerem był mąż, Andrzej Chybiński. No i te wyjazdy, wszystkie na zgrupowania sportowe, czy na mecze międzypaństwowe, na Mistrzostwa Europy, to zawsze mąż jeździł. I jak gdyby miałam takie oparcie i wiedziałam, że zawsze ktoś jest z boku i podtrzyma na duchu. I zawsze to było jak gdyby pewniejsza moja strona życia. Największy rekord to był wspaniałym rekordem. No, byłam ogromnie jak gdyby zadowolona z tego wyniku, bo nie przypuszczałam, że akurat w tym dniu uda mi się pobić ten rekord. Po wypchnięciu kuli chciałam wyjść z koła, czyli uważałam, że to jest po prostu nieudane pchnięcie. Trener i mąż krzyknął: Ludwika, trzymaj! No i oczywiście utrzymałam to w kole, pchnięcie, i okazało się, że był to największy mój rekord do dnia dzisiejszego. Pobiłam go w Bydgoszczy w 1976. Był to wynik 19:58. Podczas zawodów meczu państwowego Polska-Francja, który odbywał się w Paryżu, i odbywa się konkurs pchnięcia kulą. CH wymawiano na zachodzie jako SZ. I wyczytują Szewińska i Szewińska, więc Irena gdzieś tam przygotowuje się już do startu, do biegu. Mówi, to niemożliwe. No i przybiegła do konkursu pchnięcia kulą i mówi do sędziego, mówi, proszę pana, mówi, to ja nie jestem, ja Szewińska, ale ja biegam, a to Chybińska. No i od tego momentu już byłam Chybińska. Chciałam bardzo i dążyłam do tego, żeby być nauczycielem. No i jestem już, w 1992 roku podjęłam pracę jako pedagog w szkole na Cieszyńskiej ulicy, w szkole podstawowej, no i potem Sandomierska i teraz tu na Rzymowskiego. Praca nauczyciela no, jest trudna, dlatego że młodzież jak gdyby tak z niechęcią podchodziła do lekcji wychowania fizycznego, ale to też zależy od nauczyciela, który potrafi zachęcić. A może zrobisz to, może zrobisz to, może jakieś hula hop, może jakieś ringo porzucamy, więc trzeba ich zachęcić. Nie to, że ona musi, tak? Że ona musi, młodzież, próbuj, zobaczysz, jak to wszystko wygląda, będziesz zgrabniejsza, będziesz szczuplejsza, będziesz się lepiej czuła, bo wiadomo, że organizm jest dużo zdrowszy, jak uprawia się nawet trochę sportu i na lekcji wychowania fizycznego. Motywowaliśmy młodzież, my organizowaliśmy kolonie, półkolonie i młodzież zachęcaliśmy do jak gdyby uprawiania sportu, chociażby te najmłodsze, czwarta klasa, piąta klasa, szósta klasa. I to było dla mnie po prostu no, radością życia. Ja żyłam tym. Sportowy Mokotów cieszy mnie bardzo, bo ja tu jestem 40-50 lat mieszkam na Mokotowie. Pani Ludwiko, gratulujemy Pani tego osiągnięcia. 19:58, jeżeli dobrze pamiętam, i 45 lat. To już przechodzi do historii polskiej lekkoatletyki. Wszystkiego najlepszego od Urzędu Dzielnicy Mokotów, miasta stołecznego Warszawy.